mapa finalistów programu Samsung Soul for Tomorrow zaprowadziła nas do Warszawy. Zobaczcie, w jakie miejsce. Akademia High School. To tutaj jest ekipa, która przygotowała projekt w dziedzinie klimatu, a dokładnie wodorosty kontra CO2. Zobaczmy, kim są. Cześć, nazywam się Wiktoria i interesuję się neuroinżynierią, matematyką i biegam. Jestem Julek, interesuję się fizyką, a w przyszłości chciałbym zajmować się projektowaniem systemów autonomicznych. Mam na imię Karolina i moje pasje to karate, gitara i inżynieria. Ja jestem Adam i moje pasje to pianino, ekonomia i marketing. Od kilku miesięcy wspólnie pracujemy nad stworzeniem samowystarczalnej hodowli wodorostów, która pochłania nadmiar dwutlenku węgla z powietrza oraz przetwarza wodorosty w ekologiczny bioplastik i włókno do druku 3D. Dzięki udziale w programie Samsung Soul for Tomorrow nauczyłam się więcej o wodorostach i rozwinęłam pasję do inżynierii. Projekt umożliwił mi pracę z faktycznymi urządzeniami oraz dał mi motywację, żeby nauczyć się programować. Program dał mi możliwość praktycznego zastosowania teorii, której uczę się w szkole. Na przykład rozwinęłam swoją pasję do projektowania 3D. Dzięki programowi odkryłam sobie pasję do edytowania i tworzenia filmów oraz nauczyłam się dostosowywać produkt do konsumentów. Moim zdaniem warto brać udział w takich programach, ponieważ można w sobie odkryć nowe pasje, a następnie je wykorzystać, żeby stworzyć coś dla innych. No i poznaliśmy kolejnych finalistów programu Soul for Tomorrow. Trzymamy kciuki za nich i za ich wodorosty.